Witamy. Kochani, wypuszczamy gołębie łapane Bormanowi. Łapałem 3 Budapeszty, 4 Budapeszty i 2 ciemne. 3 Budapeszty już puściłem. Przyzwyczaiły się, ale jaszczur zaczął bić znowu, siadać na budę, bo wypłaszał te gołębie. I wczoraj mu złapałem jeszcze 2 ciemnych i Budapeszta. Wypuszczamy. Zobaczymy, czy pójdą do niego. Jak pójdą, to pójdą, niech idą. Jaszczur strasznie bije mi na budę. Siada na budę, aby gołębia złapać. Jak to świeżego przyzwyczaisz? Siedzi siwy na rogu. Budapeszcik. Te ciemne też siedzą. Zaraz ich ruszymy. Te ciemne już chodziły. Te ciemne już chodziły u niego. Wczoraj ścinka była. Moje tam prawie poszły na niego. No, zaraz znowu jaszczur przywali. Tak się nauczył, że mówię na budę, żeby brać gołębie. Nawet nie mają w głowie, żeby wyjść. Liczyłem wczoraj moich, to tu jest ze 44. I tu jest chyba 28 tych jasnych. Chętnie bym tych jasnych wypuścił, bo jest ciepło. Ale znowu pójdą do szwagra. Nie ma co wypuszczać ich. Jeszcze trochę i wypuścimy tych smerfów. Ładna pogoda dzisiaj, piękna pogoda, panowie. Dzisiaj jest przepiękna pogoda. Cieplutko, fajnie. Polatałyby. No ale co, wypuszczę, przyjdzie jaszczur, strzeli zaraz. Co z tego będzie? Musi przyjść chłopak jutro wyczyścić gołębnik znowu. No tu ładny sercowy na białym ogonie. Piękności. Ich to szkoda. Jeszcze żeby tak nie przychodził ten jaszcząb, cały czas nie brał. No wczoraj to z 5 razy był. Powiem wam normalnie, ja nie wiem. No a co z tamtymi? Takie. Latać im się chce. Bo latacie. Jak jaszczębia nie będzie. Ale już się parzą, widzę, zacząłem się parzyć. Karpiaczki. Także dajemy czadu. Kochani moi, nie polatają trochę. Świeży powinien od razu wyskoczyć, iść. A to muszę wziąć szmatę. Ogień, dzieci. Latać nawet im się nie chce wczoraj, po wczorajszym. O, już ciemny jeden odcina. Już ciemny odcina. Zaczyna odcinać do Bormana. Co z tymi moimi gołębiami? Chodzić im się nie chce wcale. Budapeszt, widzę, się chodzi. Wczoraj jak ich płoszył. O, już 2 ciemne poszły. Już poszły.
Dobermana. Tak, już. Nie, wracają. Wracają. Jeden wraca, widzę. Już odcinają. Za krzakiem są. Idą tu. Słońce mi w telefon nawala. Ich nie widzę, oni idą tu. O, idą, idą. Jeden ciemny. Zaczyna iść. To ma kawałek do Bormana. Niech idzie. Wróć. To od razu iść do Bormana. To chodzi z gołębiami. Trzy Budapeszty siwe ładne złapałem. Już chodziły u mnie jeden dzień. No i ten jastrząb tak. Raz, drugi, trzeci. Powypłaszał i koniec. Widzę, odcina. Chyba nie odejdzie, mi się wydaje. Chyba nie. Chyba nie odejdzie. Chyba nie. O, i znowu chyba jastrząb idzie, bo już zaczynają wirować. Zobaczcie, już się chyba coś dzieje. Wczoraj jak ładnie poszły wysoko nad Bormanem, ścięły się z jego gołębiami. Tak, coś się już dzieje. No już jest nad nim, zobaczcie. Jest już nad nim. O, moje idą dalej. Raz na niego. Przyszedł gołębnik widzi. Już siadł do niego. Już do niego poszedł. Poszedł do niego. Gdzie ty gołębie? Już. Widzicie, jak idą nad Bormana? Tak wczoraj poszły tylko jeszcze wyżej. I ścięły się z jego gołębiami. No, jak moje ładnie idą na jego. O, jeden fikany. Jeden ciemny fikany. Nie lubię tych fikanych, bo kurde, ściągają gołębie. No, fika sobie. O. Och ty. Gdzie one są, nie lubię ich złapać. Gdzie te gołębie? O. Ładnie, ładnie idą, pięknie. Po mieszance. Ale ja wam powiem, że moje siadały wcześniej. To bym więcej bym złapał tych gołębi. Ale te moje nie chcą siadać za bardzo szybko. Zresztą gołębie rozganiane, ja się nie dziwię. Wczoraj też dłuższy czas chodziły. Ale mi nie potrzeba łapać. To jest tylko zabawa. O. Złapać, wypuścić. O. To potrzebne. Ciekawe po co i na co. Będę chciał, to sobie kupię. Zobaczcie, jak pięknie ładują na Bormana. Zobaczcie. Już prawie nad nim są. Zobaczcie. Tak wczoraj poszły. No żeby Borman tylko zgonił, już by była ścina. By była ścinka. I by była ścina. No
swoich wystarczająco, potrzebne mi czyjeś łapane. No jest zabawa, że o, poganiasz. O, tu jest Budapeszt jeden, widzę, chodzi. Ten siwy. Odcina. Ale ten dwa dni chodził. Dobry. Dobry. Ten dawał dwa dni, że zanim go złapałem, to może do niego nie iść. O. Może do niego nie iść. I tu końca tego wypuściłem te szwagra, bo mi się parzy z sercową samicą. Mówię, niech idzie w cholerę. Wczoraj dostały w kichę ten jaszcząb. Takich ganiał, że ludzi. Mi się wydaje, że wtedy chyba wziął tego Budapeszta urbanowego. Ładnie, ładnie poszły. Pięknie. O to chodzi. Muszę zaraz ich zamknąć. Pochodzą troszeczkę sobie. Jeszcze chyba czarny koroniaty Bormana jest, chyba widzę, odcina coś. Jeden poszedł do niego na pewno, 100%. Niech idzie. Jakby nie chce. Tu coś białego idzie. Nie wiem, co to jest nawet. Poszedł skończaty. Nie wiem, co to jest nawet. Miałem kupić perłowych nakrapianych. Dzwoniłem do faceta, ale już sprzedał. Spóźniłem się trochę. O, górą idzie Budapeszt chyba. Co to jest? Nie wiadomo, co to jest. Coś białego. Ale też widzę, już wymordowany. Gończaty go ściągnie. Gończaty nie zostanie. Będzie do wywiezienia na targ. Nie wiem, co to jest. O, tu jeszcze następny biały jakiś, nie wiem. Może to Bormana już chodzą. Przyklepał sobie. Moim jak się zachce nieraz, to idą na niego, idą. Mi się zachce. Wczoraj to ładnie poszło, jeszcze lepiej niż dzisiaj. Mówię, co im odwala? Także trochę zabawy jest. Tam ktoś pisał, że sąsiad czemu ma nie ganiać. To nie o to chodzi, że gania, tylko chodzi o to, że nic nie przywiezie, a tylko łapać. O to chodzi. Ja przywiozę, Borman przywiezie, ktoś tam przywiezie, a on tylko łapać i nic więcej. No wiadomo, no, niech se łapie, to jest jego sprawa. Ja nie jestem przeciwko. To chyba nie mój Budapeszt jest, wiecie? O ten, cały biały. To jest Bormana. Chyba trzeci dzień już chodzi. Tak, tak mi się wydaje. Tak, tak. Mhm. To jest co innego. Tak. U mnie, żeby dosiad jakiś był. O, poszedł. Jakiś dosiad taki, o. Już idzie jaszczur, patrzcie. Już coś się dzieje. Już, 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 już. No tak się zmrowił, że leci z góry i od razu na gołem mi wali. Tak się zmrowił. Tak, to jest Bormana. To na pewno. Jakiś jeszcze chodzi, chyba trzeci dzień. To jest cwaniak, to jest cwaniaczek, do gołębi nic. A. 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 Cwaniakowaty. Do gołębi nic. Znowu moje coś odwala i znowu coś, patrzcie, znowu. Ciągnął na Bormana, ciągnął. Cześć. Jest wesoło, ale dzwoniłem do Bormana, mówiłem mu, że ile złapałem, nie chciał odebrać, chciałem mu oddać,
Mówi, że nie chce odebrać. To i tak wszystko do niego wraca. To jest tam blisko. Takie gołębie, co się łapie świeże, to się powinno wywieźć. A jeszcze jak chodzą 2 dni u niego. Dwa są jakieś, 2 widzę Budapeszty. Jeden ciemny został. Bo widzę, że został. Najbardziej mnie denerwuje, jak obcy chodzi z nimi, a te godzinę w górze i nie chcą siąść. Wormana jest dobrze, dosiad ma z tych łapciatych. Dużo mieszkań zaraz siadają, a tu musi na budę gołąb, jest nauczony na budę siadać nigdzie więcej. Także zabawa wczoraj była, kochani. O, Budapeszt nie głupi, nie głupi. Cwaniak, cwaniaczek. No takiego warto złapać. Dobra, kochani, pozdrawiamy.